Jestem bardzo zmęczony i nic nie chce mi się robić, nienawidzę pracy, jestem od niej wykończony. Najbardziej na świecie to lubię się zatrzymać, a jak już to zrobię, to lubię odpoczywać. Powiedz mi, co dzieje się w czasie pauzy? Powiedz mi, nie dzieje się nic. Kiedyś cieknie mi kran, więc wezwałem hydraulika. On przychodzi z narzędziami, w łazience się zamyka. Ja wkurzony, bo chcę siku drugą godzinę czekam, a hydraulik już przez ósmy kwadrans ma przerwę na peta. Dnia innego znowu stoję w kolejce w hipermarkecie, ustępuję nawet miejsca pewnej starszej kobiecie. Kiedy w końcu po kwadransie na taśmę wykładam siaty, to kasjerka krzyczy: przerwa, proszę do drugiej kasy. Powiedz mi, co dzieje się w czasie pauzy? Powiedz mi, nie dzieje się nic. Później znowu na poczcie w kolejce czekam jak głupi. Stoję, czekam, nogi włażą mi do butów. Kiedy wreszcie przy okienku na panią z uśmiechem zerkam, ona pokazuje palcem kartkę, że od drugiej przerwa. Zmęczony wracam do domu, gdy wpada moja dziewczyna. Właśnie otworzyłem piwko, no a ona chce do kina. Odpowiadam jej spokojnie, chociaż mam zszargane nerwy, że nie dzisiaj, skarbie, nie mam siły, potrzebuję przerwy. A nazajutrz ona z innym obejmuje go ramieniem, krzyczę za nią, że to zdrada i nazywam po imieniu, że jest lekkich obyczajów damą, chociaż mógłbym prościej. Ona na to: to nie zdrada, tylko przerwa od miłości. Z tego morał jest taki i nie możesz nic poradzić, że twoja nagła przerwa zawsze będzie komuś wadzić, bo jedyna przerwa, która nie wadzi nic za nic, to elegancka przerwa między jedynkami. Powiedz mi, co dzieje się w czasie pauzy? Powiedz mi, nie dzieje się nic. Powiedz mi, co dzieje się w czasie pauzy? Powiedz mi, nie dzieje się nic.